We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright. Hej, hej, z tej strony Emi. Przed nami kolejny odcinek z serii Star Stable Aktualizacje. No i to jest właśnie kontynuacja aktualizacji z Kimą, ponieważ no wyszło na to, że była po prostu trochę dłuższa, więc stwierdziłam, że ją podzielę na dwie części, no a to jest właśnie druga część. No i skończyło się na tym, że Emily dzielnie jakby sprawiała, że szlak wędrowny nadawał się znowu do użytku, tam zabierała jakieś kłody, jakieś krzewy i tak dalej. No a Kima udawała, że nam pomaga. No i stwierdziła teraz łaskawie, że w nagrodę należy nam się no jakaś tam taka chwila odpoczynku po prostu i dlatego razem teraz powiedziała, że pójdziemy gdzieś tam i że ona chce pokazać jakieś tam miejsce fajne. No dobra, no to w takim razie popatrz na ten widok. No już mówiłam w poprzednim odcinku, że jest naprawdę fajny. Kima, Emily, trudno mi było uwierzyć, gdy powiedziałaś, że szlak jest już otwarty. Musiałem to sam zobaczyć. Jakiś nowy chyba, nie? Ale on za to inaczej wygląda, mam wrażenie. No chyba tak. Jakiś taki młodszy się wydaje od tamtego. Co za niezwykły krajobraz. Aha! Aha, ona też przyszła. Violet, okej, przypomniałam sobie. Idealne miejsce do obserwacji ptaków. Hej, czy to jest sokół wędrowny? Piękny. I na ekranie się pojawił motylek. Tak, to jest sokół wędrowny. Wiesz, co byłoby jeszcze lepszy? Co byłoby jeszcze lepsze na tej skarpie? Tak, wiem. Albo nie wiem. Skoki na bungee! Nie. No właśnie. Jej! Rania! Jest na tym. Na tym koniczku, co ostatnio, no nie? Ja go też mam, identycznego, tylko no już na nim teraz nie jeżdżę, bo już go wytrenowałam, ale mam identycznego koniczka. Właśnie Haflingera o takiej maści. Stój, Dellinger! Wygląda na to, że mamy już pierwszego amatora szlaku. Witaj na szlaku wędrownym. Czy to jest... Rania! Wybacz, jesteś dla mnie jak bohaterka. Ten widok jest taki cudny. Jak ty? No właśnie, jak ty to widzisz? Oj tam. Morze, góry, las i niebo. Wszystko brzmi i pachnie jak doskonała całość. No w sumie, prawda. To magia. No, zgadzam się. W sumie nie trzeba widzieć, żeby móc, nie? Przecież zapach, dźwięki. No dobra. Czyli jesteśmy tutaj wszyscy. Swoją drogą, czemu oni zabrali te napisy z nadłubów? Z jednej strony rozumiem, że to było głupie, bo raczej ktoś nie ma, ludzie nie mają napisów nad głową, a jednocześnie to miało sens i no nie wiem, ogólnie tak trochę kojarzę tych ludzi tutaj, nie? Ta miała taką bliznę na twarzy, Rania tutaj ma takie oczy blade, no i konia też poznaje. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest Alonso. Nieważne. A ta jest pieprznięta, więc można ją potem poznać. To mój najlepszy dzień! Praca zespołowa, piękne widoki, a do tego poznam najfajniejszą dziewczynę z Jorviku. A nie poznałaś jej jeszcze? A ty też jesteś fajną, świetną kompanką. Proszę, to jest dla ciebie, za to, że cię tak przeczołgałam. No właśnie. Dziękuję ci bardzo, Emily. A może powinnam powiedzieć młodsza strażniczko, Emily. Widok wart poświęceń. Teleportowała się. Tylko, że ona też widziała ten widok, a nie było żadnych poświęceń. Czy oni tu przyszli tylko po to, żeby...
Nevermind. No nieważne, w każdym razie widać, że to już nie było wiele, ale jeszcze mam inne rzeczy do zrobienia, więc też nie ma co narzekać w takim układzie. No dobra, to teraz tak, tutaj są zadania walentynkowe i zadania z kolejnej aktualizacji. Natomiast ja teraz powinnam wybrać się po gwiazdkę. Ale trochę się boję, że nie wiem za bardzo, jak to ogarnąć. Ha, ha, ha. No dobra, teraz musimy pojechać do Dandul, to na bank. Bo powiem wam szczerze, że chciałam być hardcorem. Więc przed odcinkiem nie przypomniałam sobie, jak zdobyć tę gwiazdkę. No i mam tylko taką nadzieję, że nie będę tego żałować. No a póki co, a tak swoją drogą, tak bardzo szybko pomyślałam, żeby o tym wspomnieć, ale nieważne, poprzedni odcinek oraz ten są nagrywane moim nowym mikrofonem, tym Mediatek, który też pojawił się film na jego temat na moim kanale, więc zapraszam. No i cóż, patrzyłam już na poprzedni odcinek, jak to tam wygląda i jestem zadowolona z dźwięku, bo budowa jest, no nie wiem, myślę, że ta tacka, że tak to nazwę, ta podpórka mogła być jednak większa, po prostu większa, bo faktycznie jest dobrze przeciążona i nie upada, ale mimo wszystko mogła być większa. No ale to tak nie na temat. No a tak na temat, to mam dwie rzeczy do załatwienia po prostu w Dandul. Więc pomyślałam, że to jest dobry plan, żeby się tutaj wybrać. Z tym, że jedną rzecz to wiem, gdzie szukać, chociaż może się zgubię, a drugą rzecz to nie wiem gdzie. No więc mam nadzieję, że jakoś to ujdzie, tak? Że przeżyję po prostu, tak? Że. Świetny plan. A on co sprzedaje, bo... Aha, żarełło. No dobra. To nie. Teraz te kiełbaski na grilla, ale ja już tam nie jadę drugi raz. Więc to jest gdzieś tutaj. Przynajmniej taką mam nadzieję. To jest jakby coś dla koni, bo jest tak napisane. No dobra, to nie to. A ja chciałam przy okazji sobie owiki zobaczyć, ale nie, 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 nie. Nie wiem. Lubię brązowy kolor, ale jakby nie w ubraniach po prostu. To też chyba nie jest to, jak tak patrzę, to nope. Możesz je kliknąć. I teraz się trochę bojam. A może to tutaj? Tutaj już chyba kupowałam ostatnio te piórka, więc może to po prostu doszło tutaj, no nie. Co? Wait, what? Borówki? Jesz je ostrożnie, aby nie poplamić się na fioletowo. Bardzo cierpkie, idealne na drzem. Boziuniu. Kupić sobie borówki? Tak dla jaj? Dobra, ja kupuję borówki. Nie, no nie ma jakiejś z borówkami. Nie wiedziałam, że to doszło. Pięknie to wygląda. Ale to nadal nie jest to, czego ja szukałam i chyba będę musiała cięcie zrobić. Albo nie będę. Ha, ha, ha! Najlepsze, że powiedziałam, że będę musiała zrobić cięcie, wtedy znalazłam. Więc tak, to jest to. Są okularki narysowane. Tutaj jest taka sprzedawczyni jakiejś takiej chuście. No. I to jest tutaj. W poprzedniej aktualizacji tej związanej z Pandorią. Widzę łeb sprzedawczyni. Doszły właśnie nowe opaski na głowę. I pomyślałam, że sobie przejrzę, bo why not, prawda? No to tak, tu mamy opaskę, widać tutaj na głowie. Dodaję trochę kolorytu do każdej kreacji. Wzorzysta opaska na głowę. To jest fioletowa. Zielona,
ta się wstydzi, nie chciała pokazać. W każdym razie nie będzie moich pięknych wąsików widać. Haha, niebieska. Niebieska mi się podoba. Kolczyki z piórami. To już ostatnio kupiłam. Koliste, tak. Złote owalne okulary, bardzo jakie, bo nie przeczytałam. Wyszukane. Złoty monokl, to nie jest prawdziwe złoto, ale i tak fajnie wygląda. Pokosz się. Nie to oko akurat. Okej, widać, dobra. Srebrne owalne okulary błyszczą w słońcu. No i kolejne okulary, to już chyba ostatnio były, ale można spojrzeć tak po prostu. Więc opaski to jest to, co doszło, ale powiem wam, że jestem trochę zawiedziona, bo są 4 opaski. Nie chodzi mi nawet o to, że są 4. Bardziej chodzi mi o to, że ja się spodziewałam czegoś brązowego. Jakoś tak mi to pasuje po prostu, tak. No nie wiem. W ogóle chyba muszę kamerę zmienić, bo... Chyba, że teraz będzie jeszcze gorzej. A może to? Ta jest najtańsza. tak, ale najbardziej mi się podoba niebieska. No ale jest droższa i myślę, że nie warto wydawać kasy. To niech będzie tańsza. Okej, niech będzie. Nieważne. Chciałam sobie ją kupić, więc why not? Okej. Więc mamy śliczną paskę. I mamy borówki. Rozwala mnie to wciąż. Ale nieważne. No dobra, w każdym razie tak wygląda nasza piękna postać. No i teraz kolejna rzecz właśnie już z tej aktualizacji. A no nie, ale przy okazji można te kotki walentynkowe, ale to jest słodkie, patrzcie. Kotka ma małe kocięta i takie serduszka, a te małe takie rozkraczone. Nie potrafią jeszcze chodzić za dobrze, jak słodziuśko. No dobra, znalazłam. Zajęło mi to trochę czasu, ale never mind. To jest nad ranią, a ja jakoś nie wiem. Jest kotek, tylko zasłoniły go te kwiaty i tak trochę, no, nie zauważyłam po prostu, tak? No dobra. W każdym razie zobaczymy, czy dalej będę lamić. Wyciągamy z kosza na śmieci okruszki, na których jest napisane, że smakują wyśmienicie, okoliczni mieszkańcy karmią nimi ptaki i ryby. I, tak jak mówiłam, rybki już nakarmiłam w poprzednim odcinku, natomiast teraz zostały ptaszki. No i jestem ponownie, mam nadzieję, już stwierdziłam, próbowałam sama znaleźć i mi nie wyszło, więc stwierdziłam, że koniec pieprzenia się. Po prostu w końcu muszę spróbować to ogarnąć, tak? Znalazłam nagranie w internecie. No i tak, trzeba dojechać właśnie tutaj do tego miejsca, które było w ostatnim odcinku odblokowane. Do tego ogniska, później tutaj w dół, w lewo. Takie odleciały. Być może uda ci się jakoś zwabić je z powrotem. I tak się zastanawiam, czy ten mój kuń się tu zmieści, ale okej, stoimy sobie tak ślicznie i tu jest łapka, tak? I trzeba sypnąć i wtedy ptaszek sobie przyleci. Fajną maminkę taką. Wygląda, jakby się rozpękł, jak te piórka sobie tak poszły, a nie przyszedł do... Ten ptaszek się umie teleportować. O, serduszka, jak na walentynki. Tematycznie. No i dał mi gwiazdkę. I sam sobie zjadł nasionka. Klikamy. Gratulacje, znalazłaś wszystkie gwiazdy w grze. Uważaj na nowe gwiazdy, które będą dodane w aktualizacjach coś tam. No. Jest moja kochana melodyjka. I mam już wszystkie gry, znaczy wszystkie gwiazdki z gry, tak? Nie tylko właśnie z danego miejsca, bo też jest taka informacja, że się zdobyło wszystkie gwiazdki z danego obszaru. Mamy 8 na 8. Natomiast ja mam tutaj wszystkie z gry. 111 na 111, czyli właśnie tej jednej, jedynej mi brakowało. No i już ją mam. No i cóż, myślę, że to jest na tyle w tym odcinku. Trochę będzie cięcia, ale spoko. Pobłądziłam, bo jestem uparta i musiałam sama znaleźć i tak mi nie wyszło.
Miejsce jest takie naprawdę śliczne. Myślę, że można sobie tak popatrzeć tam na te widoczki. No i tyle. Żegnam się z wami borówkami i opaską na włosach, więc jest pięknie. No i cóż. Napiszcie, czy wy macie wszystkie gwiazdki w grze. Jak wam poszło ich zbieranie. Jeśli wam się podobał odcinek, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. No i jak trafię, bo mam trochę zeza dzisiaj. Emily też się z wami żegna. No i pa!